BMW to jest GT320 diesel i tak polecimy sobie tutaj z serwisem. To będzie pełny serwis olejowy, także najpierw sobie tutaj tak skręcimy, czyli tak, pierwsze co, odkręcamy sobie korek wlewu oleju, potem przechodzimy sobie na dół, na dole odchylamy sobie tą zaślepkę, tam płaskim śrubokrętem to wystarczy przekręcić i odkręcamy korek spustowy. Korek spustowy to tutaj jest chyba 17, o ile się nie mylę. I pod misę podkładamy sobie, żeby nam sobie to ściekało ładnie. Ja sobie tutaj taki do przewodów haczyk zawsze daję, żeby mi to nie dyndało. I teraz tak. Filtr olejowy mamy tutaj, czyli odkręcamy go, to jest bodajże 27 klucz, wyciągamy, później sobie go wyciągniemy, niech sobie to jeszcze skapie, wyciągamy go i robimy. Dalej, co dalej mamy tutaj? Mamy tutaj filtr powietrza. Filtr powietrza to jest tutaj na tym całym plastiku, trzeba sobie to zluzować, tutaj trzeba sobie odbić te zaczepy. Tu jeszcze jest zaczep z tej strony. Przewód trzeba sobie tutaj też spuścić. Odgiąć sobie to trochę tak. I tutaj będzie pucha, ja sobie ją wyciągnąłem, bo tutaj ta pucha cała po prostu siedzi. I można to zrobić bez wyciągania tego i tak dalej, ale chodzi o to, żeby po prostu tą puchę sobie ładnie wyczyścić, nie? I tak dalej. Sobie ją potem tutaj trzeba na swoje miejsce włożyć. Przyklepać z tym razem, ułożyć i ona sobie będzie tam ładnie siedziała. I teraz tak, następna rzecz jaką tutaj mamy, to jest filtr kabinowy. Filtr kabinowy, musicie sobie zdjąć ten plastik, wypiąć te dwa przewody, jeden z zapalniczki, drugi z tego podświetlenia. Tutaj macie tylko dwie dziesiątki bodajże, dziesiątki to są, dwie dziesiątki, te dziesiątki są, ona jest, bodajże to jest tu i tu i ściągacie to, wyjeżdżacie z tym, później musicie sobie odkręcić to, to jest na trzech wkrętach, to jest te, nie wiem, te coś, 20 czy jakiś taki. Zrzucacie to, wyciągacie filtr, tam sobie dobrze jest odkurzyć trochę i tak dalej. No i ten filtr będzie trzeba sobie też tak wykrzywić, że tak powiem, w taką trochę harmonijkę, żeby go włożyć, nie? I zaraz się zajmujemy dalej. No i tak, tą harmonijkę sobie tam zwijamy, zakładamy to, dociśniemy to zaraz tym plastikiem ładnie. On tutaj ma też takie zaczepy, ten plastik, także on nam się powinien tutaj złapać najpierw na te zaczepiki. O, i teraz go dokręcimy tymi trzema wkrętami. Dobra, jak mamy te wkręciki tam pozakręcane i tak dalej na tym, to sobie wjedziemy teraz tą dolną osłoną. I zaraz sobie to wpinamy przewody i sobie ją wrzucimy na miejsce i dokręcimy. No i tutaj mamy już to poskładane, to zaraz się będziemy przechodzili do przodu i zabierali za następną rzecz. No, składamy sobie ten filtr powietrza, wrzucamy sobie go na miejsce, potem sobie to obmyjemy od spodu, najważniejsze, że mamy obmyte, wrzucamy sobie ten przewód na swoje miejsca. No i lecimy dalej, wyciągniemy sobie teraz ten filtr oleju. Tutaj, żeby sobie go odkręcić, wyciągnąć, to sobie luzujecie te przewody tutaj stąd i tutaj po prostu on sobie już ładnie nam wyjdzie, zaraz się tam do niego dobierzemy, nie? I wyczyścimy sobie tą całą pokrywę ładnie i zaraz sobie tam wrzucimy ją z powrotem i tu jeszcze będziemy świece żarowe zmieniali, także zaraz sobie zrobimy dojście do tych świec żarowych i lecimy. Tylko najpierw sobie ten filtr tam już może wrzucimy, żeby nam tam nie syfiło. No i teraz tak, mamy wszystko niestety poskładane, bo musiałem się
ogarnąć i zrobić to bardzo szybko, żeby pod córkę jechać. Także ja mniej więcej pokazałem, jak tam serwis ma wyglądać. Jedyne, czego nie pokazałem, to filtr paliwa. Filtr paliwa znajduje się z tej strony. Trzeba sobie ściągnąć pampersa od skrzyni biegów i tam jest bardzo, bardzo łatwy dostęp do niego. Mniej więcej jest gdzieś, tutaj, tak w tym miejscu, nie? Także tak to po prostu wygląda. I tak, samochodzik mamy zrobiony, klocków z tyłu nie wymieniamy, ponieważ są nowe. Jedyne co tam było, to po prostu był czujnik uszkodzony, kabel urwany, jest to poogarniane, także na tyle. No, dzięki, na razie.